Witajcie, kochane dzieciaki. Witajcie. Dzisiaj niezwykły dzień, środa popielcowa, a więc rozpoczęcie Wielkiego Postu. Lucy, jakie zwyczaje są w środę popielcową i jakie drogi wybieramy? Gdzie idziemy? W środę popielcową idziemy do kościoła i dajemy swoje głowy do posypania popiołem. To jest część liturgii. I mamy jeszcze obowiązek postu. Dorośli mają post ścisły. A dzieci chyba nie mają w obowiązku, ale dzieci mogą na przykład sobie dla Pana Jezusa czegoś odmówić. Właśnie, możecie coś pomyśleć, albo możecie po prostu więcej dzisiaj powiedzieć Panu Jezusowi, że Go kochacie. I na dzisiejszy dzień ciocia Lucy wybrała piękną piosenkę na rozpoczęcie Wielkiego Postu, Modlitwa o miłość. Te flagi chyba też są tak dobrane, tak? Tak, tak. Będziemy się modlić do piosenki Modlitwa o miłość. I dzisiaj wybrałam flagi w kolorze czerwonym, ale w takiej, zobaczcie, to jest taka krwista czerwień, bo w tym Wielkim Poście pamiętamy szczególnie, za jaką cenę jesteśmy odkupieni, jak Pan Jezus nas ukochał. Więc dlatego właśnie taki kolor czerwony, ale ciemny czerwony. Piękny kolor i modlitwa o miłość. Nauczymy się flagowania i pomodlimy się o to, żebyśmy w Wielkim Poście mocniej kochali i potem, żeby już nam tak zostało, że będziemy mocniej kochali. Żeby nam zostało, właśnie. Jesteśmy chyba gotowi. Tak. To zaczynamy. Zaczynamy. Jak zwykle przećwiczymy sobie bez muzyki nasze gesty, a potem wszystko połączymy w piękną modlitwę. Mamy tak. Prawa rączka, prawa nóżka, otwieramy. Raz. To samo na drugą stronę. Dwa. To będzie pierwszy nasz gest. Jeszcze raz. Prawa ręka otwiera i lewa otwiera. Zobaczcie, że tutaj koniecznie musi być nasz wywiasek. Ciągle to powtarzamy, ale przy takich gestach on jest bardzo ważny. Robimy tutaj. Kończymy z nadgarstkiem do góry i teraz odwijamy w tą stronę. I w drugą stronę to samo. Otwieramy i konieczny jest nasz wywijasek, hop, jeszcze raz. Otwieramy na prawo, otwieramy na lewo. Drugi gest, robimy to samo, tylko do środka, na siebie flaga. Raz, oczywiście musi być odwinięcie, druga strona. Odwijasek, jeszcze raz. Prawa, lewa. Robię tak wolno, bo będziemy w muzyce też mieli tak wolniutko. Prawa, lewa. Teraz spróbujemy połączyć te dwa gesty. Najpierw na zewnątrz, potem na siebie drugi. Zaczynamy w prawo. Raz, na zewnątrz, drugi, na zewnątrz. Teraz na siebie. Hop, na siebie i druga. Hop, jeszcze raz. W piosence będziemy też mieli dwa razy. Raz, otwieramy. I dwa, na siebie, hop, i hop. Zobaczcie, że tutaj mamy pierwszy gest z kroczkiem, a drugi już bez kroczka, czyli tutaj mamy taki wykrok też z tym gestem, na boczek, a tutaj hop, na siebie, i na siebie. To jest pierwsza część. Teraz tak, kończymy z rozłożonymi rękoma, tak, w tą stronę, i teraz mamy wyrzut do góry, na prawo i na lewo. Czyli mamy hop, do góry, wolno tam będzie w dół, w drugą stronę, do góry, wolno w dół. Jeszcze raz przećwiczmy sobie, w piosence mamy raz, ale sobie tutaj chwilę poćwiczmy ten gest, czy nam się nie zawija. Flaga, jak się komuś zawija, to tutaj wyżej podnosimy, żeby się mogła materiał rozprostować. Hop, i jeszcze raz. I ostatni raz. Hop. I na końcu kończymy z rozłożonymi rękoma znowu i mamy obrót. Najpierw w prawo, potem w lewo. Tam będzie wolniutko. Hop. Zamykamy na jedną stronę i w drugą stronę. I zamykamy. Zrobimy jeszcze raz od początku. 3, 4. Hop, prawa. Lewa. Na siebie. Raz. I dwa. Jeszcze raz, hop, na siebie i druga. I teraz uwaga, wyrzut w prawo dwie, do góry i do dołu i w lewo.
do dołu i obracamy się. Wolniutko, wolniutko, wolniutko. Zamykamy i w drugą obracamy się. To są wszystkie gesty, które będą w czasie, kiedy będą słowa w piosence, ale mamy tam jeszcze takie momenty, w których będzie sam instrumental, sama muzyka będzie grała. I tak, zaczniemy od takiego falowania, zobaczcie, tylko w jedną stronę i w drugą. To będzie na pierwszej części, od tego zaczniemy. W jedną i w drugą. Ja już wyobrażam sobie, jaka to będzie modlitwa, jaka ta piosenka jest wolniutka i piękna, że nawet głos przycisza mnie, jak mówię, spokojnie. W jedną i w drugą, to jest pierwsza. Jak pojawi się drugi raz ta część instrumentalna, to robimy to samo, tylko, zobaczcie, jedziemy tutaj do końca i nie wracamy, tylko obwijamy flagą nad głową i wracamy dopiero teraz. Spróbujcie jeszcze raz. Idą dwie flagi, jedna się zatrzymuje, druga idzie nad głowę, i wracamy. Jeszcze raz spróbujmy, potem sobie przećwiczymy na drugą stronę, ale na razie w jedną. Idziemy, idziemy, lewa rączka za głowę. I tutaj też musi być konieczny nazwy wyjazd. Jeszcze raz. Hop, nad głowę, do dołu i wracamy. Spróbujemy w drugą stronę. Teraz na lewo, idziemy w tą stronę. Prawa rączka za głowę i wracamy. Jeszcze raz. W lewo, nad głowę. Wywijasek, wracamy. Jeszcze raz. Góra, wywijasek, wracamy. Jeszcze raz. Zobaczcie, jeszcze zwrócę na jedną rzecz uwagę, że jak tutaj robimy, ta flaga tańczy nad naszą głową, to ta też tańczy, tylko jest nieruchomo. Nie robimy tak, że tą się podeprzemy, a tutaj sobie robimy, tylko obie flagi biorą udział w tym geście, tylko tu mamy zatrzymanie, lewej rączki, a prawa robi nad głową. Jeszcze raz. Nad głową, ta zostaje ładnie. Hop. I wracamy. I w drugą stronę to samo. Teraz spróbujemy połączyć. Rozkładamy, zaczynamy w prawo i potem w lewo. 3, 4. Nad głową. Odwijasek. Idziemy w drugą. I teraz nad głową. Odwijasek. Wracamy. Ćwiczymy, ćwiczymy, bo to jest coś, czego jeszcze nie ćwiczyliśmy chyba. I jeszcze raz. I jeszcze raz. I jeszcze raz. I ostatni raz. I myślę, że możemy próbować. Włączamy muzykę? Włączymy muzykę. Za chwileczkę się pomodlimy tym utworem. Ale chcę Wam jeszcze powiedzieć, że jak uczyliśmy się tych gestów, to pomyślałam sobie, że taki ważny aspekt tutaj jest, że nasze obie ręce i obie nogi biorą udział w tym tańcu, a to oznacza, że my mamy kochać cali. I prawą ręką, i lewą ręką, i prawą nogą, i lewą nogą, całym serduszkiem, duszą, ale też całym ciałem. Więc o to się pomódlmy teraz. I nie tylko w Wielkim Poście. Nie tylko, żeby nam tak zostało. Żeby nam tak zostało. Posiada. I to wszystko da.
rozporządzaj tym w pełni według Twojej woli. Daj mi jedynie miłość Twą i łaskę. Rozporządzaj tym w pełni według Twojej woli. Daj mi naszą modlitwą. Ja otaczam ciocię Lucy, ja otaczam wszystkie dzieci i ciocię Nadię i siebie samą też. Właśnie miałam powiedzieć. O, i mnie też. Otaczajmy siebie nawzajem modlitwą, jak taką piękną flagą. I życzymy Wam pięknego Wielkiego Postu. Jeśli ktoś jeszcze dzisiaj nie był na mszy świętej, to pamiętajcie, że dzisiaj idziemy koniecznie i rozpoczynamy z Panem Jezusem piękny okres Wielkiego Postu. Do zobaczenia.